Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Gelek i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Syberia The World Before. Zatem kontynuujemy. Jesień 2005 roku, Kate udaje się z tajemniczą pułkowniczką Blake na małą wyspę niedaleko Wagen. Być może odkryje tam zatrważającą prawdę na temat Dany. Przyjechaliśmy tutaj tramwajem na ostatni przystanek, to już jest pętla. I co mamy zrobić? Przypomnijmy sobie, idź drogą. Tutaj żadnej podpowiedzi więcej nie ma. Zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy. Przeczytajmy. Wegański łabędzie to nie tylko odwieczny symbol naszego miasta, to także żywe i delikatne stworzenia. Prosimy o niedokarmianie łabędzi. Niewłaściwe i niekontrolowane dokarmianie może wywoływać choroby, a nawet prowadzić do śmierci. To możemy jakoś... Nie możemy obracać. Tutaj jeszcze coś mamy. Sprawdźmy, co to jest. Aha, czyli to jest nasz rozkład, plan miasta, można powiedzieć w ten sposób. No dobrze, tutaj nic nie będziemy na razie robić, bo mamy iść drogą przecież. Tak jak nam tutaj podpowiadało nasze menu. Jeszcze zobaczmy, czy tutaj możemy coś zrobić. Bardzo mi przykro, droga panno Walker. Aha, czyli nic tutaj już z tą panią nie porozmawiamy sobie. Tu już jest końcowy. No dobrze, to w takim razie tylko możemy tam iść tą drogą. Tak jak to było napisane, no to idziemy. Dlaczego ja zawsze muszę się w coś wplątać? Spokojnie, damy radę. Damy radę, słuchajcie. Tak się rozglądam. Jest w tym coś złowieszczego. Nie bój się, Kate Walker. Słońce zachodzi i jesteś zupełnie sama w opustoszałym miejscu na uboczu. Świetnie. Statystycznie rzecz biorąc, jest nieprawdopodobne, że kogokolwiek spotkasz, złego czy dobrego. Dzięki, Oskarze, ale zrób coś dla mnie. Przestań mnie pocieszać, dobrze? Jak wolisz, Kate Walker. Żadne to pocieszenie w sumie. No, ale może... Co tutaj dalej możemy zrobić? Nic tutaj nie widać. Tu mostek jakiś. O, jakaś brama otwarta, ale ja bym jeszcze przed wejściem tutaj chciał... Czy mogę tutaj gdzieś na bok się... Tam widzę jakiś ołtarzyk chyba był przez chwilę. Ale okazuje się, że chyba niekoniecznie możemy cokolwiek tu zrobić. No dobra, to idziemy w takim razie tam dalej, no. Aż mnie ciarki przechodzą. No, mnie też. To chyba cmentarz. Przecież to... Dana. Co się stało, Kate Walker? To miejsce to cmentarz, Oskarze. Dana pewnie... O Boże, ona chyba... Nie wyciągaj pochopnych wniosków, Kate Walker. Spróbuj najpierw znaleźć to miejsce, o którym mówiła pułkowniczka Blake. Sekcja O8. Tak, ja... Dobrze, chodźmy. Mój Boże. Zobaczmy najpierw tutaj Sekcja może. Sekcja
8 jest tam. Nie mam czasu błądzić po tym labiryncie. Sekcja O8 jest tam. Nie mam czasu błądzić po tym labiryncie. Ale jeszcze mieliśmy znaleźć sekcję darczyńców, tak? Znajdź tablicę z nazwiskami darczyńców. Dobrze, spróbujmy odszukać. Cmentarz. O Boże. Tutaj możemy dalej tam przejść, czy niekoniecznie? On wraca. No to nie tędy w takim razie. O, tu coś jest. Spójrzmy. Nie przejdę tędy. Muszę znaleźć inną drogę. Aha. No dobrze, to może chodźmy tędy. Spójrz. A nie, to z powrotem się cofa. Nie przejdę tędy. Muszę znaleźć inną drogę. Skoro nie tędy, to spróbujmy właśnie o to obejrzeć, co to jest. Nieczytelny. Aha. Czy coś tutaj się da kliknąć? Aha, to jest jeszcze tamta tablica. Z planem tego cmentarza. O, czekajcie, tu coś jest. Cmentarz jest bardzo stary. Może mieć pewno. Nawet setki lat. I tutaj też coś było. Napis się zatarł. Napis się zatarł. Dużo widzę punktów tutaj mamy. Sekcja M. Sekcja M. Aha. Ach, nieczytelny. Tu możemy zejść w dół. Mamy znaleźć tablicę z nazwiskami darczyńców i sekcją O8. Tu jest jakieś coś, ale tutaj... Czy ja mogę jeszcze tutaj podejść? Zobaczmy. Tu jest jakiś jak gdyby pomnik, jakby, no nie wiem co, nie można tutaj za bardzo, ale tu możemy. Sekcja K. Tu coś jest? Ślepy zaułek. Muszę zawrócić. Aha. No tak. Przejdźmy tutaj. Tu coś jest. Potrzebny jest klucz. Ale grabarze przechowują tu swoje narzędzia. No właśnie. Sekcja G. No tak. Tu możemy wyjść na górę. A czekajcie, tutaj coś przed chwilą mi się przez moment pojawiło. Nie wiem, czy to... Aha, czyli jesteśmy z powrotem tutaj na górze. Obejrzyjmy, tutaj coś jest. Nie da się tego przeczytać. A tutaj? Chyba D. Sekcja D. A tam? Ach, nieczytelny. Ślepy zaułek. Muszę zawrócić. No tak.
sekcja F. Dobrze, wejdźmy na górę. A czekajcie, moment. Tu coś było. Oj. Tu chciałem. Tu. Potrzebuję pomocy. Aha, no dobrze. Chodźmy wyżej. Znam część z tych nazwisk. To całkiem ciekawe. Ale powinnam wrócić do tego, co robiłam. Zobaczmy. O, czyli są ci darczyńcy. Tak, zniknęło już. Czyli żeśmy odszukali tą tablicę. Fajnie. Tutaj dalej przejść się chyba nie da. Mówię chyba, bo pewien nie jestem. A nie, coś tu możemy dalej przejść. Zobaczmy. Sekcja P. Tam chyba Q jest, albo O. Dokładnie nie widzę, ale zaraz może się dowiemy. Sekcja O. Tam jest. Jaka ucieszona. Dobrze. Sekcja O. Tam jest. Tak, tam jest. Dokładnie. Dobrze, schodzimy w takim razie na dół. Sekcja znaleziona. Zejdź. Jak to tam się szło? Zaraz nam ta sekcja zniknie. Jest tutaj. Sekcja O, to tu. Znaleziona sekcja O8. No i co? Anna Rose, 38, odeszła w lepsze miejsce. O nie. Sanatorium Dana niestety podupadła na zdrowiu. Jej ataki kaszlu, ciąża i stres związany z trudną sytuacją Leona gdzieś w Baltajarze nie mogła sobie z tym wszystkim poradzić. Przed porodem lekarze wprowadzili ją w stan śpiączki. Nastąpiły komplikacje, a gdy się obudziła... Straszne wieści przekazali jej rodzice. Dziewczynkę od razu pochowali. A później? Dana stała się bezpłodna w wyniku komplikacji w czasie tego porodu. Została więc w sanatorium jeszcze kilka miesięcy. Była załamana, biedactwo. Więc to tak przeżyła pogromy? Tak, ale wcale nie była bezpieczna. Dlaczego brązowy cień nie dopadł Dany? Przecież wtedy rządzili Ostertalem.
O, w końcu by ją dorwali, na pewno. To co było dalej? Dana straciła wszystko. Rodziców, dziecko, Leona. Gdyby mnie tam wtedy nie było, pewnie by się poddała. Ale ja musiałam wyjechać. Każdego roku zapraszano mnie do Londynu na przeróżne wydarzenia artystyczne. Mogłam więc składać raporty w siedzibie brytyjskiego wywiadu, nie wzbudzając podejrzeń brązowego cienia. Postanowiłam zabrać Danę ze sobą. Dana mieszkała w Londynie przez 6 lat. Znalazłam jej mieszkanie i załatwiłam pracę u nas w MSZ. Nie miała rodziny, przyjaciół i w pewnym sensie życia. Każdą minutę spędzała w pracy na swój sposób, walcząc z tymi, którzy zabrali jej wszystko. Dostawała awans za awansem i wkrótce była jedną z osób koordynujących działania grup ruchu oporu na terenie różnych okupowanych państw Europy. Dobrze, Dano, skup się. Admiralicja chce, żebyś zaznaczyła na mapie wrogie jednostki zgodnie z raportami. Może pocisk ziemia-powietrze? Czołg? Nie bardzo wiem, co ja tam... A, tutaj mamy coś. Czekajcie, bo ja tak zaznaczam na pałę. Zarząd Operacji Specjalnych, raport agenta BJB z misji, śledztwo w sprawie działań wrogich jednostek i pozycji baterii pocisków ziemia-powietrze. Sytuacja na zachodnim wybrzeżu Francji. Dwie baterie pocisków ziemia-powietrze przemieszczają się w kierunku Dover. Dywizja czołgów opuszcza Herburg, by dotrzeć do baterii pocisków ziemia-powietrze pod Brestem. Bateria pocisków ziemia-powietrze jest przy KN, nadal jest aktywna. Powiem szczerze, że to niewiele mi mówi, o co tu chodzi. Dodajmy tutaj czołg na przykład. Tu łódź podwodną może? Nie wiem. Tu łódź podwodną? Nie wiem, czołg może? Czołg. Muszę sprawdzić raporty. Chyba coś pomieszałam na tej mapie. No nie tylko chyba, ale na pewno. Zobaczmy, co to jest. Na Morzu Północnym nadal stacjonuje łódź podwodna. Dwie z trzech łodzi podwodnych stacjujących na Morzu Celtyckim odpłynęły do Cherburga. Łódź podwodna puściła Herburg, by dołączyć do tej przy Breście na północy Oceanu Atlantyckiego. Czyli na Morzu Północnym nadal stacjonuje łódź podwodna. Muszę sprawdzić raporty. Chyba coś pomieszałam na tej mapie. Dwie z trzech łodzi podwodnych stacjonujących na Morzu Celtyckim odpłynęły do Cherburga.
dwie z trzech łodzi strażnicy celtyckiej dopłynęły do Cherburga. No dobra, łodzi podwodnej. Dobra. Muszę sprawdzić raporty. Chyba coś pomieszałam na tej mapie. I tu pociski ziemię powietrze. O tak, powinno chyba być. To chyba... Uff, udało się. O. Junta! Dana, skarbie. Możesz mi tu mówić Janet, pamiętasz? Wybacz, ale nie mogę się przyzwyczaić. Dla mnie zawsze będziesz rudą juntą. Świetnie, pewnie mogę za to podziękować Leni, hm? Zawsze byłaś dla niej zbyt pobłażliwa. Może. Kto wie? Nieważne, co tu robisz? Tak dobrze cię widzieć. To co zwykle, moja droga. Pewna galeria zaprosiła mnie na konferencję, więc skorzystałam z okazji, żeby złożyć raport. Ale obawiam się, że to się szybko nie powtórzy. Coraz trudniej jest opuścić okupowane terytoria. Nawet takiej słynnej artystce sprzyjającej cieniowi jak ja. Ale mów, jak się czułaś, kiedy mnie nie było? Ja, więc Leon zaginął i prawdopodobnie od 7 lat leży martwy gdzieś w Baltajarze. A z kolei moi rodzice, możesz się domyślić. Ale wszystko zaczyna przypominać jakiś sen, Junto. Odległy sen. Zwłaszcza ona. A ja nie chcę, żeby... No wiesz, żeby ona... Moja Aneczka po prostu zniknęła. Ja przepraszam, Junto, ale czy możemy zmienić temat? Oczywiście, kochana. Co to jest? Więcej pracy dla ciebie. O! Tak. Alianci potrzebują kogoś do operacji ruchu oporu na okupowanym terenie. I poprosili o ciebie. Ale prawdę mówiąc, Dano... Nie jestem pewna, czy to dobry pomysł. Dlaczego? Zgłaszałam się do udziału w operacjach. Zostałam przeszkolona. Wiem, Dano, ale ta operacja będzie w Ostertalu. Tuż obok Wagen, właściwie. Rozumiem. Słuchaj, nie musisz odpowiadać w tej chwili. I nikt nie będzie cię winił, jeżeli odmówisz. Wiemy, że nie masz z tym miejscem dobrych wspomnień. Możesz to jeszcze przemyśleć. Ale zanim udzielisz odpowiedzi, musisz zidentyfikować grupę ruchu oporu, która wykona operację. Wszystko wyjaśniono tutaj. Oczywiście sprawa jest ściśle tajna. Musisz więc przejrzeć wszystkie dokumenty tu, w tym pokoju. Skorzystaj z tego urządzenia. Ale nie wiem, jak to zrobić. Na pewno dasz sobie radę. Zawsze byłaś sprytna, moja wirtuosko. Do zobaczenia. No, to biorę się do roboty. O co tym razem chodzi? Przeczytajmy. Ściśle tajne. Agentko Ross, potrzebujemy ochotników do delikatnej operacji we współpracy z ruchem oporu w jednym z okupowanych państw. Jest on pani dobrze znany, to Ostertal. Jeśli przyjmie pani misję, zostanie pani przetransportowana w pobliże Wagen i zajmie się pani koordynacją ekstrafiltracji pewnego cywila do Szwajcarii. W tym celu podejmie pani współpracę z jedną z głównych grup ruchu oporu działających w regionie. W ostatnich latach uzyskiwała ona znakomite wyniki. Bez względu na decyzję, jaką pani podejmie, prosimy, aby jeszcze dziś zidentyfikowała pani tę grupę, wybierając ją spośród innych działających pod ziemią grup w Ostertalu. Ze względów poufności nie może pani opuścić biura, dopóki pani tego nie zrobi. Udzieliliśmy pani tymczasowego dostępu do telegrafu pneumatycznego, podarunku od pewnego francuskiego inżyniera.
Urządzenie to pozwoli pani pozyskać wszelkie potrzebne dokumenty. Życzymy powodzenia. Otwórz dziennik. No, otwórzmy ten dziennik. To są poprzednie wpisy, jeżeli ktoś chce sobie może poczytać. Ja dla zaoszczędzenia czasu, no nie będę tego robić. To są dokumenty, ekwipunek mamy pusty. Napraw telegraf pneumatyczny. No dobrze, spróbujmy naprawić. O co tu chodzi? Żeby zdjąć to zabezpieczenie, chyba muszę odpowiednio dobrać wartość ciśnienia. Aha. No dobrze. Czyli tutaj są wartości ciśnienia. Jeśli dobrze rozumiem działanie tego czegoś, ciśnienie musi być wysokie w lewej rurze, ale niskie w prawej. Wysokie w lewej. Aha, tym upuszczamy, a tym dopompowywujemy. I niskie w prawej, tak? Jeszcze odrobina. Dobra. Ale sprzęt. Czyli naprawiony telegraf. Przygotowuj misję. Zdobądź listę grup ruchu oporu. Sprawdźmy to. Głup, Tasie. To nie tak. Spróbuję inaczej. Czyli tutaj musimy to wybrać, chyba. Zobaczmy, co tu nam będzie pasowało. Ruch oporu. Co tutaj... Zasoby nie, związki nie. Grupy. No niech by były grupy. I tutaj ten Ostertal, zobaczmy czy będzie. Bo chyba to o to będzie chodziło i coś nie widzę. Niemcy. O, jest Ostertal. Dobra. No i spróbujmy teraz. Dobrze, zobaczmy. O właśnie. Zidentyfikuj grupę ruchu oporu z Wagen. Dobrze. No tu jest. Ale nie wiem, czy to o to chodzi. Tak, o to. Przebiśniek. Przypadek.
To na pewno przypadek. Pseudonim przywódcy grupy. No, chodź tutaj, mój śliczny przebiśniego. Wiesz, że nie lubię, jak mnie tak nazywasz. Tylko, że właśnie ty dla mnie jesteś, mój śliczny przebiśniego. Upieraj się dalej, Leonie Kobatisie. A też cię jakoś przezwiemy. To proszę. Dobra. Staniesz się dla mnie malarzem z Alp. Proszę bardzo. No i wszystko się zgadza. Leon! On żyje! On żyje! On żyje! Muszę... O mój Boże! Ale jak on... Junta! Junta! Więc Leon uciekł z Baltajaru. Ale jak? Nie mam pojęcia. Wiem tylko, że przeżył w górach prawie rok, zanim w końcu wrócił do Osterhalu i założył grupę ruchu oporu Przebiśniek. I dlatego Dana przyjęła misję, o której jej pani powiedziała. Oczywiście przeszła dodatkowe szkolenie i udała się do Wagen kolejnego lata, żeby wykonać misję. Lepiej już chodźmy. Chyba zbiera się na burzę. Proszę iść. Ja... Za chwilę przyjdę na przystanek. Oczywiście, nie ma pośpiechu. No to kontynuujmy. Czyli teraz musimy opuścić cmentarz. No dobrze. Chodźmy zatem. Tędy w górę, jakoś pamiętam, się wchodziło. I tutaj w dół. Nie wiem, czy tam dałem się, nie dałoby przejść, ale chyba nie. Tam było chyba zagrodzone, o ile... A nie, można było chyba przejść. Jak tu się szło dalej, słuchajcie. Tędy. Dobrze idziemy, czy źle idziemy? Już sam nie wiem. To mnie intryguje. Grabarze przechowują tu swoje narzędzia. No właśnie. Potrzebny jest klucz. To nic. Zamek nie wygląda na zbyt solidny. Nic żeśmy z tym nie zrobili. Hmm.
Nie, tędy nie. Tędy się chyba szło. Oj, nie, 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 nie. Nie tutaj. Tędy? Jak tam mieliśmy iść? Nie, to tędy się szło, bo tutaj był przecież ten... Tak, tędy, tędy. Tędy. Czekajcie, którędy to się szło? Zaraz. Nie no, wracamy w tej chwili. Pogubiłem się już teraz. Powiem wam, że te ujęcia z kamer są takie trochę gubiące. Spójrz. Ślepy zaułek. Muszę zawrócić. No tak. Dobrze. Nie wiem, czy to nie było jednak w górę się szło gdzieś. Mi się wydaje, że tam było wyjście, ale no już naprawdę nie wiem. O, jest. Tablica. Czy jest coś, w czym mógłbym ci pomóc? Nie wiem. Musisz być moimi oczami, Oskarze. W porządku. To zawołaj mnie w razie potrzeby. A, czyli mogliśmy sobie ułatwić, słuchajcie, w ten sposób, że Oskara tu byśmy zostawili i on by nas prowadził, gdzie jest dokładnie ten grób. Czyli tutaj była pewna podpowiedź. No w tej chwili to mamy odpuścić cmentarz, więc musimy zabrać z powrotem Oskara. Czyli torba, znowu. Wiem, Oskarze, wiem. Ewidentnie nie wiesz, Kejtło. No dobrze. O! A co to znowu? Co do licha? O co chodzi, Kejtłoker? Bramy zamknęły się. Gdzieś na pewno jest mechanizm, który je otwiera. Jak zawsze, Kate Walker. O kurczę. Czyli zamknęła nam się brama. Znajdź sposób, by otworzyć bramę cmentarza. O. Muszę znaleźć sposób, żeby rozwalić kłódkę przy komórce. Potrzebuję czegoś solidnego. Jesteśmy na cmentarzu, Kate Walker. Przy którymś z tych grobów z pewnością znajdziesz łopatę albo kilof. Mhm. Nie przejdę tędy. Muszę znaleźć inną drogę. Mam pomysł. Zostawimy tam Oskara. On będzie patrzył na mapę. Być może coś nam podpowie, gdzie jest ten kilof. O, to jest taki mój sposób. Czy to się tylko da? Zobaczmy. Dobra. Niech on tu obserwuje. My będziemy kilofa szukać.
Czyli już wiadomo, do czego ta komórka miała służyć. Do tego, żeby rozwalić kłódkę. Kilofem właśnie. Tutaj jest zagrodzone. Aha, to jest tamto wejście. To może nie. Nie chcę tutaj wchodzić. Chciałbym tędy przejść. Nie wiem, czy się da. Zobaczmy. Nie, tędy nie ma możliwości przejścia. No co jest? Czego ona nie chce tu wejść? Cmentarz jest bardzo stary. Może mieć nawet setki lat. Owszem. Gdzie my tu znajdziemy kilof? Może tędy? Dobrze. Tutaj jest coś chyba. Albo i nie. O, takie duże coś, patrzcie. Może mogłabym nim otworzyć zamek. A no właśnie. Ale jest za daleko. Chyba musimy tutaj... Zobaczmy. Tu jest Oskar. Komórka z narzędziami. Chyba muszę tutaj po Oskara pójść, wiecie. No, Oskarze. Możesz przynieść mi ten kilof, Oskarze? Oczywiście, Kate Walker.
No i... Da radę przeskoczyć? Da radę. No. I co, uda nam się teraz ten kilo wziąć? Udało się, super. Dobrze, chodźmy w takim razie do tej teraz budki narzędziowej. Tam w tej budce będzie pewnie klucz od wyjścia przez bramę, tak mi się wydaje. Pewnie się nie mylę, bo tak najczęściej bywa przecież. Gdzie to była ta budka? Tu są mechanizmy. Czekajcie, ale to chyba nie to jeszcze. Użyj. Nie mam kilofa? Kate Walker, próbujesz celowo mnie uszkodzić? No nie. Czegoś tu brakuje. To chyba ma jakiś związek z bramami. Może jakieś korby? Dobra, szukamy tej... skrzynki. Oj, oj, za daleko poszło. Za daleko. Nie w tą stronę chyba trochę. Tutaj chcieliśmy... Czekajcie, gdzie to było? Teraz tutaj chciałbym, żeby może przeszła. I gdzieś tutaj? Gdzie to było? Niżej? Może i niżej. Nie. O, jest. Tutaj, wracaj. Dobra. I rozbijmy to. No. Jeszcze raz. Poszło. Dobra. No i teraz co? Otwórzmy to. Pięknie. Spójrzmy, co tu jest. O, właśnie, korba do otwarcia. Do otwarcia, no, tego mechanizmu. To jest to. Bierzemy. Dodano do ekwipunku, dobra. No i teraz wracamy, słuchajcie, wracamy. Wracamy. O. Nie, jakoś tak tutaj się szło. Jest już tutaj. O. I użyjmy teraz tej korby. O, właśnie. No. I jak tam idzie? Poszło. Wróć z Juntą tramwajem do pensjonatu.
Wydajesz się zawiedziona, Kate Walker. Ale czym? No dobrze, popraw mnie, jeśli się mylę. Ale to, że Dana Rose straciła dziecko i stała się bezpłodna, obala twoją hipotezę, że jesteście ze sobą spokrewnione. Prawda? Nie mylisz się, Oskarze. Po prostu głupio się łudziłam. Chciałabym być taka jak ty i nie przejmować się głupimi emocjami. To miłe z twojej strony. Jak sądzę? Wybacz, Oskarze. To nie zabrzmiało dobrze. No i jesteśmy na miejscu. Czy wszystko w porządku, panno Walker? Wróćmy tramwajem do pensjonatu, panno Walker. A no właśnie, wróćmy do pensjonatu. Dobrze, słuchajcie, na ten odcinek to będzie tyle. Dzięki za wspólną grę. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, lajkowania, komentowania i spotykamy się już w następnej części. To tyle ode mnie. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.